Koniec roku szkolnego to emocjonujące wydarzenie w życiu każdego ucznia. Jest nie tylko podsumowaniem całorocznych starań, ale też początkiem upragnionych wakacji. Na wakacje będę na dworzu, będę kupił bilety, na koncert pójdę, ale to będzie fajnie. Koncert się nazywa Łódka Grubasa, to jest taki koncert metalowy, to ja bardzo lubię, mój tata też tak zawsze to lubi. Na wakacje pojadę do Warszawy, będę siostrą będą z tobą jechać, będę na basen jechać pod Warszawą. Ja będę jeździć na hulajnodze, bawić na podwórku, na placu. Grać w piłkę, jechać na wieś. Przygotować się na przyszły rok. Mam na myśli tę komunikację alternatywną, którą wprowadzam jednemu z moich uczniów. Oraz nastawić się na to, że wypuszczę ich z gniazda, bo to 8 klasa. Rok był naprawdę pracowity, dlatego teraz no, trzeba się zresetować. I myślę, że tutaj jakiś wyjazd na pewno, a ponieważ jestem patriotką, no to nasza Polska. Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się aż 4 razy, by uczniowie każdej z podlegających zespołowi placówek edukacyjnych jednostek mogli odebrać dyplomy i świadectwa we własnym gronie. Towarzyszyli im rodzice i wychowawcy. Moja klasa, moich 4 uczniów, którzy w tym roku byli w 7 klasie, a przechodzą do klasy 8 i mieli fantastyczny skok rozwojowy. Zrobiliśmy bardzo dużo, udało się osiągnąć wiele sukcesów. A jeśli chodzi o ogólne podejście do mijającego roku, to było intensywnie, jak co roku i myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze bardziej intensywnie. W naszym zespole placówek edukacyjnych nie da się nudzić. Było bardzo dużo pracy, ale bardzo dużo też zabawy i przyjemności. Był to też taki w końcu normalny rok, tak? Bo już w końcu zapomnieliśmy o tej pandemii, więc wszystko już tutaj normalnie się mogło odbywać stacjonarnie, mogliśmy jeździć na wycieczki. Uczniowie tradycyjnie odebrali świadectwa z rąk dyrektora zespołu placówek edukacyjnych pani Wandy Agnieszki Jabłońskiej. Na prymusów czekały nagrody książkowe. Jakie słowo najlepiej określa miniony rok w zespole placówek edukacyjnych? Byłoby to słowo dynamiczny i kreatywny. Nie dam rady w jednym słowie. Dynamiczny dlatego, że jak zwykle poleciał bardzo szybko. Kreatywny dlatego, że było mnóstwo różnych aktywności, z których korzystali uczniowie. Zielone szkoły, innowacje pedagogiczne, teatr, tańce autentyczni my. To był bardzo twórczy, piękny rok. Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów zespołu placówek edukacyjnych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv